Hi everybody, dzisiaj w filmie z cyklu IT o telefonach. Porównałem wam w jednym filmiku Androida i Apple iOS. Mam wam porównać, czym się różnią telefony z Androidem i telefony Apple'a, iPhone'y. Dzisiaj chciałbym wam wyjaśnić, nie fortunno, chciałbym wam powiedzieć, poruszyć temat, czemu w niektórych iPhone'ach nie ma wejścia na kartę SIM i czemu ogólnie w niektórych telefonach nie ma wejścia na kartę SIM. Jak to działa, jak to jest możliwe. No. Patrzcie, tam nie ma dziury. No właśnie. Jak to działa? Otóż chodzi o to, że obecne sieci zarówno LTE, jak i UMTS, czyli 3G, pochodzą od sieci GSM. To ta ewolucja. GSM, UMTS, LTE. Ale to pochodzi z sieci GSM, ale wracając do tyłu, oprócz sieci GSM są także konkurencyjne sieci, całkowicie inne ze standardu CDMA. I teraz jest tak, że CDMA nazywa się Evolution, no, do sieci CDMA 2000, a sieć GSM nazywa się taka Evolution i z GSM mieliśmy następny step to był UMTS i następny LTE. Ale teraz kwestia dosyć bardziej skomplikowana, bo to jest wszystko się zaczęło jeszcze wcześniej. Na samym początku pierwsze telefony komórkowe były w sieciach analogowych, w sieci AMPS. Sieci AMPS, chyba siecią analogową, oczywiście jakości dźwięku, wrażliwą na podsłuchy, nie zapewniała bezpieczeństwa, ale miała dobry zasięg. Dobry zasięg w terenach rozległych, kiedy mamy kilkaset mil między miastami, kiedy mamy duże odległości. Łatwo było zbudować zasięg, ponieważ pojedyncze czy nadanie miał bardzo szczery, duży zasięg. No i później powstawały różne standardy cyfrowe do cyfrowych telefonów, naszych smartfonów, i powstawały różne standardy. Przyjęły się dwa standardy, powstały, upadły. To było GSM i CDMA. Siecie GSM, najbardziej znaną siecią GSM jest oczywiście AT&T i T-Mobile. Ale AT&T wszyscy kojarzą, więc wiemy, o jaką sieć chodzi. Natomiast jeśli chodzi o sieci CDMA, najbardziej znaną siecią CDMA jest oczywiście Verizon Wireless. Cały nasz i stąd się to wzięło. Sieci CDMA nie używają kart SIM. Urządzenie jest rozpoznawany telefon po numerze seryjnym, czyli numer e-mail, który jest zapisany przez operatora i na tej podstawie telefon się włącza i on jest przydzielany numer telefonu. Czyli nie ma takiej sieci GSM, gdzie w sieci GSM przykładamy kartę SIM i możemy ją szybciutko przełożyć do innego telefonu i nam działa. Tylko w sieciach CDMA, żeby telefon nam zadziałał, musimy u operatora zgłosić, że chcemy zmienić telefon, podajemy
numer e-mail i nam ten telefon jest aktywowany, przypisywany jest numer. Nie możemy tak łatwo w 5 minut sobie zmieniać numerów, ani przenosić, zmieniać telefonów, no bo jest to trochę utrudnione. I dlatego mamy dwa rodzaje iPhone'ów i wiele innych telefonów także w dwóch rodzajach w wersji GSM z wejściem na kartę i w wersji CDMA bez wejścia na kartę. No bo nie jest tam potrzebny przecież CDMA i wejście na kartę. Stąd to się wzięło. Ale to jeszcze nie jest koniec problemu. Zresztą teraz mam później wyszło tak, a obecnie jest właśnie w ten sposób, że ogólnoświatowym standardem jest GSM, który przeszedł UMTS i LTE. I teraz jest tak, że mimo że LTE jest niby szybkie, to i tak ogólnoświatowym standardem jest UMTS 3G. I tak będzie, na zawsze. A przynajmniej na długi czas, bo LTE nie wróży zasięgu światowego. Stąd to wszystko się wzięło. Ponieważ sieci GSM mogą ewoluować jeszcze dalej i być coraz szybsze, coraz szybszy internet gwarantować, o tyle sieci CDMA już niestety doszły do swojej granicy i pomału coraz więcej sieci CDMA przechodzi na GSM. Ale to jest bardzo złożony proces, ponieważ no, sieci są bardzo rozległe. I to nie jest takie proste. Małe sieci, lokalne sieci, operatorzy tacy wirtualni, wirtualne tour operators zaczęli już przechodzić na CDMA na GSM. Natomiast więksi operatorzy tacy jak Verizon Wireless póki co no, zbierają się, żeby na to przejść. No takich operatorów jest więcej, to nie tylko Verizon. Jest jeszcze Sprint PCS, jest jeszcze no, cała masa innych operatorów. Ale pomału przechodzą oni na GSM ze względu na możliwość rozwoju. I teraz GSM, to czyli nasza sieć 2G, która nam daje dosyć wolny internet, bo prędkości nie przekraczają tam 100 kilobitów na sekundę. Dosyć wolne sieci, gdzie w sieciach GSM mamy internet po technologii GPRS. No. Działają na czterech częstotliwościach 850, 900, 1800 i 1900 MHz. Obecne telefony są czterozakresowe, dzięki czemu działają na całym świecie, ponieważ no, te częstotliwości są używane w różnych krajach. No, są cztery. Ale na szczęście obecnie kiedyś telefony były dwu, trzyzakresowe, więc trzeba było bardzo uważać, jaki mamy telefon i gdzie jedziemy, żeby nasz telefon działał, bo mógł być problem. Na przykład sieci CDMA prawie w ogóle nie oferują roamingu i użycie ze względu na brak wejścia na kartę w innym kraju może być wielkim problemem, bo przy braku roamingu, braku możliwości aktywacji w innej sieci, no, będzie problem. Ale GSM nam daje możliwość, mamy karty SIM, więc nie ma problemu. Częstotliwości się zdradzają, więc albo korzystamy z roamingu, albo wkładamy kartę miejscową i wszystko nam fajnie działa. Cztery częstotliwości. Ale na 2G mamy za wolny internet do normalnego działania, więc mamy sieci 3G, czyli UMTS, które nam dają bardzo fajny, szybki internet, bo prędkość, jeżeli mamy dwie prędkości przy UMTS do 28 megabitów na sekundę, no to już jest wystarczająco normalne do funkcjonowania. I w UMTS
używane są tylko 3 częstotliwości, a nie 4. Jest to 850, 1900 i 2100 MHz. Czyli odpada nam 9800 jako niepotrzebne. Balast. Mamy 3 częstotliwości. One są specjalnie tak oddalone, ponieważ te 850 MHz dają duży zasięg, ale małą ilość abonentów. Taki duży zasięg jest wielki. O, jeszcze wielki, po prostu wielki, gdzie nazwijmy to te komórki sieciowe, ale o niewielkiej pojemności. Czyli duża przestrzeń, mało abonentów. Na sieciach na 1900 i 2100 no mamy małe komórki, ale bardzo pakowne. Więc mamy 3 częstotliwości i nam działa w telefonie wszędzie, szybko i jesteśmy zadowoleni, bo filmy HD na YouTube, High Definition HD na YouTube ładują nam się bardzo szybko. Więc wszystko jest fajnie. No, ale niestety weszło LTE, czyli 4G. Technologia moim zdaniem niedopracowana, ponieważ o ile jest cudowna prędkość, no bo prędkości są fajne, przyjemne, no i wszystko fajnie, o tyle jest za dużo częstotliwości. I nawet jeżeli mamy telefon LTE, który działa w jednym kraju, to nie znaczy, że on by działał w drugim czy w trzecim. Jesteśmy przykładowo w Niemczech, mamy telefon zrobiony w Niemczech z LTE, pojedziemy do Danii i będzie może być problem. Pojedziemy do Austrii i będzie problem. A to są sąsiednie kraje. A co jeżeli pojedziemy do Argentyny albo do Australii? Bywa różnie. Dlatego w LTE jest za dużo częstotliwości, za dużo pas. I przez to niestety, ale nie wróżę tej technologii przyszłości. Teraz wygląda to tak, że ja na przykład mam telefon tylko z 3G, z MTS, bez LTE, ponieważ myślałem, że nie będę dopłacał telefonu z LTE, z tego tylko właśnie powodu, że co z tego, że on ma LTE, który mi działa w jednym kraju, a w innym nie będzie działał, będzie działał w tym kraju, w innym kraju tak na gości 3G, więc w takim razie zacznijmy od razu telefon 3G, nie potrzebuję UMTS, sorry. Zatrzymuję MTS, nie potrzebuję LTE, nie potrzebuję 4G. UMTS jest wystarczający. Po co? Po co mi technologia szybsza, która działa tylko w jednym kraju? Potrzebuję globalnie. Ja chcę pojechać na drum północny i tam też mieć UMTS. A tam LTE nie będę miał, no to po co mi LTE w telefonie? Bez sensu. Ale tak to właśnie wygląda. Oczywiście tak naprawdę nie mam zamiaru jechać na wylot północny, ale to był po prostu skrajny przykład. Skrajny przykład, żebyście wiedzieli o tym chodzi, przecież to powinno być globalne, działać wszędzie. No i teraz jest jeszcze właśnie ta kwestia, że wybrałem, jak wybrałem sobie telefon, to wybrałem telefon, który będzie miał po pierwsze Androida, a po drugie, żeby miał jak największy ekran. Bo to było dla mnie ważne, żeby nie był jakiś tam 4 cale, bo no, na tym nic nie widać. Potrzebowałem duży ekran, więc wziąłem model 6-calowy. Bo potrzebuję duży ekran, dobrze widzieć, a nie się męczyć. Więc tak wygląda kwestia częstotliwości. Tak wygląda kwestia różnicy między GSM a CDMA. I teraz wiecie, dlaczego w jednym iPhone'ie, na przykład w iPhone 5S, mamy iPhone'a 5S z wejściem na kartę i iPhone'a 5S bez wejścia na kartę. Po prostu wersja z wejściem na kartę była robiona dla sieci AT&T, która używa kart, a wersja bez wejścia na kartę była robiona dla sieci Verizon Wireless, która to sieć nie używa kart. Proste? No bardzo.
Bardzo proste, bardzo, bardzo łatwe i proste. Drugą rzeczą, która jest bardzo istotna przy telefonach, to jest kwestia właśnie ładowarek i wtyczek elektrycznych, ale to mam już, nagrałem film właśnie na temat wtyczek elektrycznych. Zachęcam do obejrzenia, bo tam jest bardzo opisane Wam i pokazałem różne wtyczki, jakie są używane. Zresztą też nie jest problem. Jest jeszcze to, że jeżeli posiadacie telefon GSM, to dotyczy tylko telefonu GSM, często telefony GSM mają zapewnego SIM-locka. Czyli jeżeli telefon, który macie, nie był kupiony w normalnym sklepie, tylko w salonie operatora, prawdopodobnie ma SIM-locka na daną sieć, czyli że nie możecie włożyć karty żadnej innej sieci niż tej, w której został telefon wykupiony. Właśnie. W tym momencie zaczyna się problem, no bo oczywiście, jeżeli byście korzystali z telefonu w roamingu, problemu nie ma, bo używacie tu karty swojej sieci, ale no, jeżeli będziecie chcieli włożyć kartę innej sieci, no to już tego nie zrobicie, dlatego warto albo kupować telefony, brać telefony bez SIM-locka, albo od razu po wzięciu tego SIM-locka usuwać, ponieważ SIM-lock oddaje Wam taką smycz, że nie jesteście w stanie normalnie używać telefonu. No bo może będziecie się na chwilę włożyć tamtej innej sieci. Czemu macie być może być zablokowaną? Czemu Wasz sprzęt ma być ograniczoną funkcjonalność tylko z powodu takiej, że miejsce, firma, od której go kupiliście, Wam to zablokowała? Ja bym na Waszym miejscu, jeżeli macie telefony z SIM-lockiem, czy bierzecie telefon z SIM-lockiem, zawsze bym SIM-locka usuwał. Zawsze. Najłatwiej jest to zrobić przy użyciu kodu. Po prostu kupujecie sobie, szukacie sobie w internecie, gdzie można zamówić kod do zdejmowania SIM-locka, zamawiacie taki kod, wpisujecie go potem w telefonie i SIM-locka nie ma, najprostsza sprawa. Druga możliwość to jest sprzętowe, czyli podłączacie telefon do komputera i sobie usuwamy SIM-locka programem. To też jest bardzo fajna opcja, bo też mamy SIM-locka, to jest druga opcja, która pierwsza i druga, obie opcje usuwają SIM-locka na stałe. Ale mamy jeszcze jeden problem. Inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie są jeszcze tak zwane karty Turbo SIM. To są karty, które obchodzą SIM-locka. Czyli po prostu tą kartę wkładamy pomiędzy naszą kartę a gniazdo w telefonie i ona powoduje, że nasza karta udaje tą właściwą kartę i SIM-lock jest, ale nasza karta działa. I to też jest fajna opcja. To jest bardzo fajna opcja. Tak to, moi drodzy, właśnie wygląda. Jeśli chodzi o nasze telefony, o nasze cellphone. A no, raz mówiąc, i tak nie ma tych, dobrze, że nie ma tych standardów jeszcze, więc dwa standardy to jeszcze nie jest źle, zwłaszcza, że pomału CDMA przechodzi na GSM, więc za jakiś czas to się ujednolici. Gdybyśmy mieli jeszcze więcej, no to byłoby jeszcze byłoby zabawniej. Więc, moi drodzy, w tym filmiku chciałem Wam po prostu tak pokazać najbardziej o tych właśnie różnicach między GSM a CDMA i tak mianem nakreślić, dlaczego w niektórych telefonach ma wejścia na kartę, nie ma gdzie tej karty wsadzić, bo wiem, że wielu z Was to zastanawiało, jak to możliwe, jak to działa bez karty. Jak to działa? Od razu już wiecie, jak to działa. I do zobaczenia w następnym filmiku. Bye bye.